Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj chciałem tak krótko Wam powiedzieć, jak dobre dla roślin jest przesadzanie albo zmiana ziemi. Na przykładzie tutaj amaryllisów Wam opowiem. I tak, mamy tutaj jednego kwitnącego, takiego ładnego, on już przekwita, co prawda, ale powiem szczerze, że ja nie widziałem długi czas, jak on kwitnie. Stały sobie one na tym samym oknie, w tych samych doniczkach, tylko miały starą ziemię. Po prostu wziąłem któregoś dnia, wyjąłem je, wymieniłem im ziemię, te stare korzenie poobrywałem, oczyściłem te cebulki i wsadziłem na nowo. No i po miesiącu czasu, o, zobaczcie, wszystkie kwitną, chociaż nie jest to ich pora, bo one przeważnie tak w zimę kwitną, a zaczęły kwitnąć. No i kwitną bardzo ładnie. No i mówię Wam, tego dawno nie widziałem. Już tego, bo mam i takie, i te podwójne, takie zaraz Wam pokażę na drugim oknie. I po prostu, no co? No ładnie kwitnie, oj, zdrowy jest taki, tu na kamerze akurat nie widać za bardzo tego. No ale się wzięły po prostu za robotę. I jedna ważna jeszcze kwestia, to za chwilę Wam powiem na drugim oknie. A ta druga kwestia to to, że jeśli chcemy, żeby one nam rosły sobie po prostu nie rozmnażały się, to nie sadzimy ich w dużych doniczkach. Tylko w takich, zobaczcie, takie malutkie tutaj, że tylko ta jedna cebulka wchodzi i praktycznie nic więcej. Bo te na tym oknie akurat, o zobaczcie, tu jest ten dubeltowy, ten podwójny. Tylko że też, on powinien z reguły mieć, ma cztery kwiatki, no jak widzimy, ten jest trochę chyba osłabiony, może po tym przesadzaniu wypuścił trzy. Ale i tak, że wypuścił. A do czego dążę? Jak jest duża doniczka, to one, te cebule się rozmnażają, mają dużo cebul grzybiszowych i po prostu wszystkie chcą rosnąć, wszystkie chcą kwitnąć i kwitną. Ale jeśli chcemy mieć, nie mieć tych no jakby małych cebulek, żeby tego nie rozmnażać, to sadzimy w te małe doniczki i one sobie świetnie dają radę. Właśnie tamte, na tamtym oknie tak były wsadzone w tamte doniczki i tamte się nie rozmnażały, a te w tych dużych doniczkach właśnie wypuszczały młode cebulki, a ja akurat tego nie potrzebuję, więc dobrze jest, że się tak zrobiło, jak jest. No, tutaj już ten jest przekwitnięty jako pierwszy zakwit, a ten właśnie i rozpoczął. No i co? I taka krótka moja dygresja tutaj odnośnie przykładowo amaryllisów, ale tyczy się to pewnie większej grupy roślin. No. Tak mi się przynajmniej wydaje. No. No, to ja chciał tyle. Do następnego razu.